Około 130 osób wzięło udział w uroczystym otwarciu sezonu żeglarskiego w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFIS w Gdańsku. W Górkach Zachodnich byli m.in. żeglarze, władze PZZ i AWFIS w Gdańsku oraz przedstawiciele samorządu. Piotrze, dziś otwarcie sezonu żeglarskiego upragnione dla żeglarzy w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFIS. Jak obecnie wygląda Twoja forma w przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich, które mamy już za rok? Żeby nie wypaść z rytmu, ustawiłem sobie w głowie tak, że te igrzyska jednak się odbywają w tym roku, w lipcu. Chodzi o to, żeby jednak zrobić taki cykl olimpijski przed igrzyskami, żeby to mieć wypracowane i żeby tutaj nie robić sobie przerwy, nie odpoczywać, bo w sumie nie można na to sobie pozwolić. Więc jestem nastawiony na to, że jednak w lipcu w głowie oczywiście te igrzyska są, do nich się przygotowuję, ostro trenuję, żeby właśnie nie wypaść z tej formy. Oczywiście na drugiej nodze oczywiście latam na foilu, żeby też zobaczyć jak jest w tej nowej klasie olimpijskiej, jak się na tym żegluje, co trzeba robić, żeby być szybszym na tym. I staram się to tam gdzieś tam łączyć. No, z jednej strony mam w głowie cały czas te przygotowania do Igrzysk Tokio 2021, z drugiej strony jestem foil i jakoś tam to gdzieś tam ze sobą łączę. Tytus Butowski, wschodząca gwiazda żeglarska. Powiedz nam, jakie masz plany na ten sezon? No ten sezon zaczął się dosyć ciężko, ponieważ wróciliśmy z Majorki i na początku nie mogliśmy żeglować. Teraz już stacjonujemy tutaj w Górkach Zachodnich i trenujemy poniedziałek, piątek, weekendy mamy wolne. W tym sezonie skupiamy się przede wszystkim na doszkoleniu techniki, bo tak naprawdę żeglujemy na nowej klasie 49er i uczymy się tej klasy od początku. Raczej odbędzie się ten sezon bez głównych imprez, czyli Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, więc przymierzamy się dopiero na przyszły rok. Pani Aldona Zawalska, trener L'Equipe. Powiedz nam, Aldono, czy są jakieś nadzieje, czy jak wygląda potencjał w klasie L'Equipe u nas tutaj na Pomorzu? Jeżeli chodzi o Pomorze, to szkolenie ogranicza się do naszego klubu, klubu sportowego AZS AWFIS. No i jeżeli chodzi o potencjał, to ujmę to tak, zawsze trzeba mieć nadzieję. Te dzieci, które trafiają do szkolenia w klasie leki, najczęściej mają już za sobą szkolenie nauce klasy Optymist i szukają nowych wyzwań. Szukają towarzystwa, szukają współpracy w załodze, szukają możliwości podzielenia się swoimi obserwacjami i też podzielenia się pracą, jaka jest do wykonania na łódce. Jaki masz pomysł na przygotowanie i nawrócenie do formy? No przede wszystkim już jestem na wodzie, w zasadzie od stycznia tego roku wróciłem na łódkę. Zostało to niestety przerwane, wiadomo, kwarantanną i wybuchem pandemii. Kiedy zobaczymy Cię na Igrzyskach Olimpijskich? No mam nadzieję, że w przyszłym roku. Kwalifikacje olimpijskie zostały nam jedne, prawdopodobnie właśnie w przyszłym sezonie. No i pod tym kątem będę się przygotowywał, tak troszeczkę w ciemno, bo jeszcze to nie jest pewne, no takie przewidywanie.